Państwu witam na konferencji po meczu Wisła Kraków-Śląsk Wrocław. Jest z nami trener gości, pan Mariusz Rymak. Zastanowałam się. Prosimy o pytania. Przepraszam, panie trenerze, proszę o podsumowanie spotkania. Cóż mieliśmy swój plan taktyczny w pierwszej połowie. Natomiast obawiałem się jednego, że za dużo czasu nie poświęciliśmy na to, żeby to przećwiczyć. Mieliśmy praktycznie 10 minut wczoraj, więc niekoniecznie była płynność. Natomiast w tej okazji udało nam się stworzyć, tak jak wczoraj gdzieś te 10 minut sobie to rysowaliśmy, w której Benzema wyszedł 1-1, bramkarze i Robert Pich. Ale zespół Wisły to dobry zespół, w związku z czym też miał swoje okazje. Druga połowa troszeczkę inna, po stracie bramki zmieniliśmy sposób grania, zmieniliśmy system. Skończyło się 1-1. Dziękuję. Michał Białoński z Interi. Panie trenerze, chciałem zapytać, bo w odróżnieniu od jakby Zawiszy Bydgoszcz, gdzie pan gonił to utrzymanie, był pan blisko, to w Śląsku się panu udało stosunkowo z gracją, łatwo i przyjemnie. Nie wiem, czy żartuję oczywiście, ale nie wiem, czy mocniejszy zespół, czy w lepszej sytuacji przejęty niż wówczas Zawiszy. Myślę, że nie czas na to wyrywanie, co się na tym kierują dzisiaj na meczu. Tak wnioski wyciągać i porównywać się z Wrocław Zawiszą, myślę, że to nie jest dobry moment. Dobry wieczór, panie trenerze. Krzysztof Banasik, śląsk.com. Panie trenerze, tuż przed tym golem na 1-1 Grajcer podbiegł do pana i do trenera Dudka. Czy była tutaj jakaś informacja, co ma robić przy tym stałym fragmencie gry, bo kilkanaście sekund później strzelił gola? Byłoby świetnie, gdyby pan odpowiedział tak, ale żeby dzisiaj nie. No, mamy tutaj wzrobne recepty, bo tak to byśmy co 5 sekund wywołali i powiedzieli, jak zrobisz to, to strzelić dalej. Co nie wiem. Mówiliśmy o innej kwestii, ale akurat udało się, że Peter strzelił. W sensie obsady bramki, czyli Mariusz Pawełek. Dlaczego Mariusz Pawełek, a nie Jakub Wrąbel? No i przede wszystkim, dlaczego jest zespołem miała Abramowiczyć, nawet na ławce rezerwowej? Dlaczego nie mam tyłu? Dlaczego nie ma Mateusza? Bo taka decyzja mam. Natomiast Mariusz pracował mocno, pracował ciężko. Co widać, bo chociażby jak spojrzymy na sytuację dzisiaj wybrał